A więc tak się złożyło, że mój telefon stwierdził, że koniec. Zabrakło miejsca. Bo to nic nie jest prawdziwe. Donovan wyjaśnił, że ludzie przez cały czas postrzegają te same emanacje z dwóch powodów. Pierwszy i najważniejszy to ten, że wpojono nam, iż właśnie te emanacje jesteśmy w stanie postrzegać. Drugi powód jest taki, że nasz punkt połączenia wybiera właśnie te emanacje i przygotowuje je do użycia. Każda żywa istota posiada punkt połączenia, który selekcjonuje emanacje i decyduje, które z nich zostaną podkreślone. Widzący mogą zobaczyć, czy żywe istoty postrzegają świat podobnie, sprawdzając, czy ich punkty połączenia wybierają te same emanacje. Jednym z najważniejszych przełomów dla nowych widzących było odkrycie, że miejsce na kokonie wszystkich żywych istot, gdzie znajduje się punkt połączenia, nie jest z góry określone. Punkt połączenia jest tam umiejscowiony jedynie z nawyku. Dlatego nowi widzący kładą wielki nacisk na nowe rodzaje działania i desperacko pragną wypracować sobie nowe zwyczaje. Łamanie swych zwyczajów, zmienianie swoich zwyczajów, nawyków, nie trzymanie się rutyn. Taka gibkość i giętkość mentalna, zwyczajowa, obyczajowa jest istotna. Bez niej nie ma tej zabawy. Na pewno nie tej zabawy. Pozbawienie się swoich zwyczajów, swoich nawyków. Kto wie, można nawet specjalnie sobie robić nawyk po to, żeby go złamać potem. To chyba głupie, ale też jest to rodzaj ćwiczenia, które można praktykować. Prędzej widzę to w sytuacji uczeń-mistrz, bądź mistrz-uczeń. Mistrz wyrabia nawyk po to, żeby go złamać. Tworzy w uczniu ideę. Wpaja tą ideę, a potem mówi, ta idea jest bzdurą. Po co? Może ten się wściekł? Nie. Po to, żeby robić właśnie tą giętkość, elastyczność. Ciasto składa się z mąki, wody, jajka i od cholery ugniatania. Jednym z najważniejszych przełomów dla nowych widzących było odkrycie, że miejsce na kokonie wszystkich żywych istot, gdzie znajduje się punkt połączenia, nie jest z góry określone. Punkt połączenia jest tam umiejscowiony jedynie z nawyku. Dlatego nowy widzący kładą wielki nacisk na nowe rodzaje działania i desperacko pragną wypracować sobie nowe zwyczaje. Uderzenie na guale jest bardzo ważne, ciągnął Don Juan, bo przesuwa ten punkt. Zmienia on wówczas swoje umiejscowienie. Czasami nawet wytwarza się tu na stałe szczelina. Punkt połączenia zostaje przeniesiony w zupełnie nowe inne miejsce. Świadomość człowieka radykalnie się zmienia. Ale jeszcze ważniejsze jest właściwe zrozumienie prawd dotyczących świadomości. Bo dzięki nim człowiek uświadamia sobie, że ten punkt można poruszyć także od wewnątrz. My sami jesteśmy w stanie nim manipulować. Niestety ludzie zawsze przegrywają walkowerem. Poddają się. Po prostu nie mają pojęcia o własnych możliwościach. Jak można dokonać zmiany od środka, zapytałem. Nowi widzący twierdzą, że technika polega na uświadomieniu sobie tej możliwości. Po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, iż świat, który postrzegamy, jest rezultatem konkretnej lokalizacji punktu połączenia na kokonie. Świadomość nasza jest ustalana poprzez to, gdzie w naszym
świetlistym kokonie znajduje się ten punkt połączenia. Jeżeli jest tutaj, tu postrzegamy. Przesuniesz go tu, tu postrzegasz. Tu, tu postrzegasz. I tak, to będzie inny świat. Zupełnie inny świat. Jeszcze raz. Nowi widzący twierdzą, że technika polega na uświadomieniu sobie tej możliwości. Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę, iż świat, który postrzegamy, jest rezultatem konkretnej lokalizacji punktu połączenia na kokonie. Gdy już to zrozumiemy i nabierzemy nowych zwyczajów, możemy przesłać ten punkt niemal na zawołanie. Niezupełnie zrozumiałem, co dla niego oznaczało słowo zwyczaje. Poprosiłem, żeby to wyjaśnił. Punkt połączenia człowieka znajduje się na pewnej określonej części kokonu, ponieważ taka jest wola orła, wyjaśnił. Znowu orzeł jest tylko metaforą. A dokładnie jego umiejscowienie jest rezultatem nawyku, powtarzania tych samych działań. Nasza wola stapia się z wolą orła i punkt utrwala swe położenie w jakimś miejscu. Przemyśl to bardzo dokładnie. Nasza wola stapia się z wolą orła. Dawni widzący długo zapłacili za to odkrycie. Wrócimy do tego jeszcze później. Znów powtórzył, że dawni widzący koncentrowali się wyłącznie na rozwijaniu tysięcy niezwykle skomplikowanych technik czarowników. Nigdy sobie nie uświadomili, iż jedyna wartość tych narzędzi, tak wyrafinowanych, że wydawały się wręcz niedorzeczne, polegała na tym, że wyrywały one punkt połączenia z utrwalonej pozycji i pozwalały go przesunąć na inne miejsce. Znów prosiłem, wyjaśnił to bliżej. Wspominałem Ci już, że czary to coś w rodzaju ślepej uliczki. Chodzi mi o to, że praktyki czarowników nie mają wewnętrznej wartości. Mają tylko pośrednią wartość, gdyż ich prawdziwym celem jest wyrwanie punktu połączenia spod kontroli pierwszej uwagi i przesunięcie go. Nowi widzący zrozumieli prawdziwą rolę tych praktyk i postanowili bezpośrednio przesunąć punkt połączenia, omijając wszystkie bzdurne rytuały i zaklęcia. Jednak w pewnym okresie życia każdego wojownika rytuały i zaklęcia są niezbędne. Ja także prowadziłem ciągle rozmaite procedury czarowników, ale tylko po to, by odciągnąć swoją pierwszą uwagę od zaabsorbowania sobą, który utrzymuje punkt połączenia w utrwalonej pozycji. Dodał, że obsesyjne skupienie pierwszej uwagi na sobie lub na racjonalizmie jest potężnym hamulcem. Rytuały, ponieważ są powtarzalne, zmuszają pierwszą uwagę, by uwolniła część energii, zazwyczaj zaangażowanej w obserwację inwentarza. Wskutek tego punkt połączenia rozluźnia się trochę. Co się dzieje z ludźmi, których punkt połączenia rozluźnia się, zapytałem. Jeśli nie są wojownikami, wydaje im się, że tracą zdrowe zmysły, odrzekł Don Juan z uśmiechem. Ty też kiedyś myślałeś, że wariujesz. Jeśli są to wojownicy, to wiedzą, że dopadł ich obłęd. Ale czekają cierpliwie. Widzisz, zdrowie i równowaga psychiczna oznaczają, że punkt połączenia człowieka jest nieruchomy. Jego przesunięcie naprawdę oznacza zaburzenia. Kolejny powód, dla którego ja się skoncentrowałem na życiu doczesnym. Wojownicy, których punkty połączenia zostały przesunięte, mają dwie możliwości. Jedna to przyjąć do świadomości swoją chorobę wraz ze związanymi z nią zaburzeniami i reagować emocjonalnie na dziwne światy, które postrzegają wskutek przesunięcia. Druga możliwość to pozostać obojętnym, nietkniętym, wiedząc, że punkt połączenia zawsze wraca do swojego pierwotnego położenia, czyli cierpliwość. A co się dzieje, gdy punkt połączenia nie wraca na swoje poprzednie miejsce? Zapytałem. Wtedy człowiek jest stracony. Ci ludzie albo popadają w nieodwracalne szaleństwo, bo ich punkt połączenia nie potrafi już połączyć świata w całość, jaką znamy, albo
stają się niezrównanymi widzącymi, którzy rozpoczęli wędrówkę w stronę nieznanego. A co decyduje o tym, która możliwość staje się faktem? Energia. Nieskazitelność. Nieskazitelni wojownicy nie robią w spodnie. Pozostają nietknięci. Mówię ci wiele razy, że nieskazitelni wojownicy mogą widzieć przerażające światy. Ależ po chwili opowiedzą ci żart. I będą się śmiać razem z przyjaciółmi albo obcymi ludźmi. Znów powtórzę to, co mówiłem mu wielokrotnie w przeszłości. Mianowicie, kiedyś sądziłem, że jestem chory, bo wskutek zażywania halucynogennych roślin przydarzały mi się całe serie zaburzeń zmysłowych. Przechodziłem przez stany braku koordynacji czasu i przestrzeni, zaburzenia koncentracji, wizje lub halucynacje miejsc ludzi, na które patrzyłem, jakby były prawdziwe. Nie potrafiłem wtedy oprzeć się wrażeniu, że tracę zmysły. Według wszelkich zwykłych standardów naprawdę je traciłeś, powiedział. Ale zgodnie z koncepcjami widzących, gdyby tak było, to nie straciłbyś wiele. Umysł dla widzących jest tylko odbiciem inwentarza człowieka. Jeśli tracisz to odbicie, ale zachowasz przy tym swoje wewnętrzne podpory, to w gruncie rzeczy twoje życie stanie się nieskończenie mocniejsze, niż gdybyś był przy zdrowych zmysłach. Tym się różnimy od ludzi dogmatycznych. Ludzie dogmatyczni nie mają podpór. Dogma jest jedną podporą. Bez tego ich świat się zawala. Ja jestem sobą. Bez żadnych podpór. Donovan stwierdził, że moją wadą jest emocjonalny sposób reagowania, który nie pozwala mi uświadomić sobie, że stopień niezwykłości moich doświadczeń zależał od tego, jak daleko mój punkt połączenia przesunął się w głąb ludzkiego pasma emanacji. Nie rozumiałem jego wyjaśnień, bo nie potrafiłem pojąć, czym właściwie jest ludzkie pasmo emanacji. Wyobrażałem je sobie jako coś w rodzaju wstążki opasanej na powierzchni piłki. Odrzekł, nazwa pasmo jest myląca i że lepiej będzie zilustrować to przez analogię. Świetlisty kokon człowieka przypomina kulę jasnego sera. Jeszcze raz. Świetlisty kokon człowieka przypomina kulę jasnego sera, w którą wstawiono gruby dysk ciemniejszego sera. Popatrzył na mnie i zachichotał. Wiedział, że nie lubi sera. Narysował na małej tablicy jajowaty kształt i podzielił go wzdłuż na cztery części, mówiąc, że pionowe linie służą tylko temu, by mi dać pojęcie, w którym miejscu ludzkiego kokonu znajduje się pasmo emanacji. Boże, jak jest długie. Zaznaczył grubą smugę na granicy pierwszej i drugiej części, po czym wytarł linię podziału. Wyjaśnił, że pasmo przypomina dysk Cheddara wstawiony w kulę jaśniejszego sera. Ja myślę, że do tego wrócimy. Mam już prawie 14 minut. A to jeszcze idzie bez przerwania do końca rozdziału przez kolejne 4 kartki. Więc tutaj wrócimy. Ciąg dalszy nastąpi na stronie 133. Myślę, że zaczniemy na stronie 432 na samym dole. Do zobaczenia z tym razem.